Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiele osób prosiło mnie o to, żebym przygotował kilka tutoriali dotyczących filmowania i montażu filmowego. Z tego względu, że wiele osób z naszego środowiska, czyli pilotów dronów, głównie wykonuje zdjęcia, ale chcieliby też wykonać swoje pierwsze animacje, klipy, filmy, opublikować na YouTube, albo social mediach, czy na rolkach na Instagramie. Dzisiaj zajmiemy się najprostszą możliwą formą edycji, czyli to jest przygotowanie danego projektu, danego przedsięwzięcia z okruchów, które mamy, z Fragmentów ze składników, które mamy. To tak trochę jak ugotowanie zupy czy drugiego dania albo wybudowanie powiedzmy domu. Musisz mieć trochę składników do tego, żeby skonstruować pewną całość. I tymi składnikami są dane media, na przykład fotografie, filmy czy animacje, ale też dźwięki. I to wszystko umieszczamy na osi czasu, a następnie przycinamy, dodajemy efekty specjalne, napisy, przejścia, dźwięk i muzyka. To może być też muzyka, i to wszystko tworzy nam fantastyczny klip. Na tym to polega. Dzisiaj tym się zajmiemy. Edytorów słuchajcie, jest bardzo dużo na rynku, między innymi takie jak Premiere Pro, czy Final Cut Pro, i właśnie DaVinci Resolve. My zajmiemy się dzisiaj osiemnastką. Jest to wersja, która już ma ma ładnych parę miesięcy, niecały rok, ale myślę, że ona jest też wdzięczna. Przede wszystkim, jest to bardzo mocny edytor, który stwarza nam niesamowite możliwości, głównie związane z color gradingiem. Ale też edycyjnie jest dobry, bo można bardzo szybko edytować klipy i w sposób ciekawy, kreatywny pokazać to, co mamy właśnie do powiedzenia. Możesz też oczywiście wybrać wiele formatów, m.in. aspect ratio, czyli współczynnik proporcji, taki jak na Instagram, czy 9x16, czy 4/5. Można współczynnik kwadratowy wybrać dowolne rzeczy. Wiele jest ścieżek, wiele jest skrótów. Wiele jest efektów specjalnych i to o tym wszystkim powiemy dzisiaj. Będzie to absolutna podstawa. Będzie to absolutna podstawa, czyli nic takiego, czym można się przestraszyć, i starałem się to też przygotować w taki sposób, żeby było jak najbardziej przyjazne dla osób początkujących. Oczywiście, to są podstawy, więc o wielu rzeczach nie wspomniałem. I pamiętajcie, że ja się też uczę, bo przestawiam się z Final Cut Pro, i to są moje doświadczenia zebrane z ostatnich dwóch tygodni, więc na bieżąco, jeżeli ta seria tutoriali się sprawdzi, to będę się. Też dzielił tymi swoimi notatkami, spostrzeżeniami, tym, czego nauczyłem się w ciągu ostatniego czasu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynajmy zatem. Jesteśmy już w programie DaVinci Resolve 18 i wygląda on klasycznie, tak jak zwykle wyglądają programy do edycji. Te elementy podstawowe, które posiada, to po lewej stronie na górze jest pole mediów, multimedia pool, następnie w środku mamy podgląd, tutaj jest podgląd mediów właśnie po lewej stronie, Jak klikniemy dwa razy, to nam się to zmieni, a po prawej stronie... Podgląd gotowego projektu. Tu na prawo możemy jeszcze rozwinąć inspektora. Na razie o tym nie będę mówił, wspomnę za chwilę. Natomiast na dole mamy oś czasu, timeline, z głowicą tą czerwoną. I mamy do dyspozycji zarówno oś wideo. Tą na górze, jak i oś audio, czyli dźwiękową. Te osie można powielać i te ścieżki można powielać na danej osi. Powiemy sobie o tym za chwilę. I teraz jesteśmy tutaj w środku projektu. Chciałbym e, rozpocząć nowy projekt, czyli przejdziemy sobie do widoku domku na dole po prawej stronie i teraz rozpoczniemy nowy projekt. On będzie się nazywał Tutorial, tak? Da Vinci Resolve. Może z podkreślnikiem, z podłogą, create w tym momencie mamy do dyspozycji całkiem czystą kartę, nic tutaj nie ma, no i potrzebujemy zaimportować pliki. To, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, na dole są zakładki, które odpowiadają, bo DaVinci jest w ten sposób skonstruowany, że na dole mamy zakładki, które odpowiadają za wykonanie danego zadania. Jeżeli na przykład budujemy dom, bo yy, tworzenie filmów jest, czy animacji, czy klipów, czy epizodów na YouTube, czy epizodów szkoleniowych, itd., reklam. To wszystko przypominać może na przykład gotowanie dany proces albo budowę domu który składa się z kilku przynajmniej etapów i tutaj te etapy są, na przykład przesyłanie mediów i też gospodarowanie mediami. W przypadku kiedy mamy faktycznie zespół pracujący nad danym projektem większym, nam to nie musi być na pierwszym etapie bardzo potrzebne. Później jest przycięcie danych mediów, czyli klipów, edycja i ten edytor wygląda już bardzo w sposób zbliżony do klasycznego. Następnie mamy zakładkę związaną z efektami specjalnymi. Później z korekcją kolorów, czyli można wyregulować balans bieli, ekspozycję i pokolorować klipy, skorygować kolorystycznie. Tutaj mamy zaawansowane opcje audio i mamy też opcje eksportu. Ale żeby uprościć sprawę, zajmiemy się dzisiaj edycją i. Eksportem. Więc przede wszystkim, żebyśmy mogli zbudować dom, czy też ugotować potrawę, potrzebujemy składniki. I takimi składnikami są media. Możemy te media. Ja sobie przygotowałem je w folderze na pulpicie. Ale możemy oczywiście w sposób dowolny te media przygotować. Czy to będzie muzyka, czy to będą zdjęcia, czy to będą krótkie filmiki, na przykład z komórki albo coś bardziej profesjonalnego z bezlusterkowca, czy to będą na przykład nagrania same dźwiękowe. To wszystko możemy wrzucić na oś czasu. I teraz możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z takich sposobów jest file. Import, e, i tutaj mamy media. tak To jest ten jeden sposób, jak widzimy. My będziemy importować te klipy, ale drugim sposobem jest klawisz e, skrótu. Ja mam akurat Command i to może być przypisany dowolnie klawisz, i też nam odpowiada za import. Można też przeciągnąć te klipy e, z pulpitu, e, czy z innego miejsca z folderu. E, tutaj właśnie. Klipy tutorial. Będziemy mieli to tutaj. I w tym momencie przyciągamy sobie na pole mediów. Klipy się importują, jest ich e, kilka, i to co widzimy, to możemy, jeżeli klikniemy dwa razy na dany klip, tak jak na przykład ten, pojawia nam się w podglądzie już e, multimediów. I teraz możemy sobie też przesuwać i będziemy widzieli, jak to wygląda. Przesuwamy sobie w ten sposób, damy dźwięk troszkę niżej. Ale widać, że, że mamy tutaj podgląd dokładnie tych klipów, tych mediów, które są w polu mediów dostępne. Ja wybrałem kilka, między innymi też mamy plik dźwiękowy i też możemy go przewijać. Bardzo fajna sprawa, i e, jeżeli chodzi o pracę na oś czasu, czyli klikamy podwójnie jeszcze raz i teraz. Tutaj mamy mały suwak pod, podglądem, w podglądzie klipu mamy mały suwak, z którego możemy też wyciąć dany fragment. Powiedzmy, że chcę fragment umieścić ten tylko, więc zaznaczam sobie miejsce, które będzie początkowe i wybieram sobie i jako początek, klawisz skrótu. I teraz powiedzmy out, czyli o, to jest drugie. Tak? I teraz przeciągniemy sobie go tutaj i damy sobie go, może, append to the end. W ten sposób. Mhm. Ten klip jest już tutaj dostępny. Teraz yy, zwiększymy tą skalę. Przybliżymy. To jest dokładnie to miejsce. Oddalanie, przybliżanie. Powię powiększanie osi czasu. I to jest to, co mamy tutaj. Jak widać, te pliki są ze sobą związane, mamy tutaj taki łańcuszek, który pokazuje nam, że, że audio z wideo są ze sobą związane i w tym momencie, jeżeli przesuwamy, to faktycznie one się nam rozepną, ale możemy to też tutaj sobie zmienić w, przy tej ikonie łańcuszka. Teraz jest nieaktywna, teraz jest aktywna. Świetnie, to jest ta jedna rzecz. Więc mamy już pierwszy klip. Teraz przejdźmy do drugiego. Dwukrotnie klikam i chciałbym wybrać może taki fragment. I out. I przeciągniemy sobie też do końca. Append to the end. Czyli przeciągam go w prawo i teraz on przerzuca mi się od razu. Do ostatniego miejsca wolnego na osi czasu. Prosta sprawa. I w ten sposób przerzucimy kilka klipów. Możemy sobie jeszcze może wziąć ten. Możemy też przyciąć klipy, te media, z których korzystamy, właśnie bezpośrednio na osi czasu poprzez B. Zaznaczamy dany klip, tak jak tutaj. Spróbujmy wrócić do tego. Jeszcze raz. Przeciągam. Na oś czasu cały klip razem z audio, i w tym momencie chciałbym przyciąć tylko te pierwsze sekundy. Powiedzmy dotąd. Tu zaznaczam sobie. Klikam na niego, zaznaczam jako B, czy komat B, w zależności od tego, na czym pracujesz. Fragment, który jest mi niepotrzebny, czyli ten cały długi, też zaznaczam i backspace'em go kasuję. Zostaje nam to. Co to jest jeszcze istotne tutaj, o czym chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o przemieszczanie osi czasu. Zobaczcie, jeżeli kliknę w tym miejscu, to e, głowica mi się nie przemieści. Natomiast, powiększmy to delikatnie. Natomiast, jeżeli kliknę tutaj powyżej, tam gdzie jest skala... Faktycznie głowica mi się bardzo ładnie przemieszcza. Czyli trzeba klikać tu. Ja przerzuciłem się z Final Cut Pro i byłem zaskoczony, że nie mogę sterować głowicą. Można ją też zablokować, ale to już jest funkcja na dalszy etap. Na razie korzystamy z tej dynamicznej głowicy, którą można bezpośrednio przemieszczać. Mamy trzy klipy, wszystkie są z dźwiękiem. Załóżmy, że, nie chcia że chciałbym pozbyć się tego dźwięku, więc tutaj odepniemy sobie. I teraz zaznaczam ten dźwięk, z którego nie chcę korzystać. Tak. I Backspace w tym momencie mam klip z lotu bez dźwięku. Bardzo fajnie to idzie. Następna sprawa, którą zrobimy, to jest kilka przykładów, na przykład zdjęcie. Możemy sobie zrobić zdjęcie. A powiedzmy, że tutaj damy, troszeczkę przytnę. I zobaczcie, nadpisało mi, się zdję... nadpisało mi klip zdjęcie, teraz je przyciąłem i mamy bardzo ładnie teraz pokazany widok przygotowań do lotu, następnie efektu. I w tej chwili mamy też jako kończący fragment lotu, ale chciałem jeszcze dorzucić może coś ciekawego dotyczącego na przykład budowy samego drona. Znowu przyciągnąłem cały klip, on jest dość długi, więc możemy go przyciąć. Możemy zrobić sobie to w ten sposób, że cofniemy z tego klipu, który jest dość długi. Wytniemy sobie tylko interesujące nas fragmenty, czyli jak pokazuje może ten detal, on jest bardzo dobry, czyli i przesuwam dalej. Out. I P to jest skrót klawiszowy. Za chwilę o tym powiem i mamy już ten klip też na osi czasu. Teraz ją powiększymy. Plusikiem. Bardzo ładnie to wygląda. Nawet mogę go skrócić, żeby on był faktycznie mały. Dobra, to mamy. I teraz to, co byłoby nam potrzebne, to może narracja, czyli pozbędziemy się w tym momencie całej ścieżki audio, ale w zamian za to zastąpimy właśnie ścieżką, już która została nagrana przeze mnie wcześniej. Ja ją tutaj delikatnie przytnę i mamy ją. Mamy w tej chwili klipu na połowę tej ścieżki dźwiękowej. Można ją tutaj też delikatnie przyciąć, dlatego wrzucimy sobie jeszcze kilka przykładów z nocnych ujęć, takich jak te. Tutaj mamy nadpisany dźwięk. To byłoby to. Może sobie zostawimy. Ten fragment jest bardzo dobry. Ewentualnie takie porównania. Popatrzmy na to. Może ten fragment byłby dobry, dlatego że on pokazuje nam dokładnie to, co chcemy tutaj zrobić, czyli a, latanie. To jest opowieść o lotach, taka różnorodna. W porządku. Powiedzmy, że jeszcze z tego piłsudzkiego. Może nawet to byłoby lepsze, bardziej dynamiczne. Czyli począwszy od odtąd. B. Przyciąłem, przesuwam do środka. Ten magnes, o czym nie mówiłem jeszcze wcześniej, tutaj mamy funkcję magnesu i on nam dokładnie przyciąga do końca ostatniego klipu. Final Cut Pro miał magnetyczną oś czasu, ja się do tego bardzo przyzwyczaiłem, ale gdybyśmy nie mieli tego magnesika tutaj, to byłoby bardzo trudno nam trafić, bo by nam nadpisywał ten klip. A albo byłoby puste miejsce pomiędzy nimi. Więc e, ten magnes bardzo ułatwia sprawę i to jest, są takie podstawy. W tym odcinku mówię o absolutnych podstawach. I mamy w tym momencie już zrobiony klip następny, i kończymy powoli nasz e, film. Chciałbym jeszcze pokazać może siebie przez moment. Tak? Kliknę dwa razy, stąd wybierzemy. Może był, miałbym jakieś ciekawsze ujęcie. No nie mam super ujęcia, ale powiedzmy i, i out. Tak, i teraz nadpiszemy do końca. Append to the end. Jestem tutaj na końcu, ale chciałbym go mieć w ten sposób. Dobra, świetnie. I do tego jeszcze byśmy wrzucili sobie może. Uh, jeden albo dwa. Ja już popatrzę, co byśmy tutaj mieli. Ten jest kapitalny. To jest bardzo dobry klip. Sprawdzę, które ujęcia byłyby najciekawsze. Te z GoPro, może byłyby najciekawsze, jak tylko się zaczynają. Czyli tutaj byłyby, byłoby i in i out byłoby na końcu, tak? out. P. A nadpisujemy do końca. I teraz to, co chciałem Wam pokazać. Ten klip audio sobie wywalimy. Akurat tutaj dopasowujemy do ścieżki dźwiękowej, ale widać, że jesteśmy już e, dopasowani. I nasz. Cały klip ma 41 sekund. Tutaj to jest pokazane. Możemy się po nim przemieszczać i widać, że po prawej stronie podgląd pokazuje nam właściwy klip. To co mówiłem, tutaj po lewej to jest podgląd tylko multimediów. Jak klikniemy dwa razy na media, to mamy dokładnie podgląd tego, z czego tniemy. Pomniejszmy troszkę go, żeby było widać w całości. Tak on wygląda. I możemy już tutaj komponować sobie a, parę rzeczy. Można przyciąć jeszcze lepiej w edytorze, ale my przycinaliśmy dość dobrze. Następną rzecz, jaką możemy zrobić, to efekty specjalne, już pokażę. Tutaj na górze po lewej stronie mamy zakładkę efekty, i tutaj chciałbym wybrać jakiś efekt podstawowy. Jeżeli a, jesteśmy w tym miejscu, to on nam nawet się pokaże w podglądzie. Możemy go przeciągnąć, i tutaj będzie efekt. A i to, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, tak, to jest efekt przejścia, blur, czyli efekt rozmycia, tak? To, o czym chciałem powiedzieć, i to, co jest bardzo istotne, jeżeli podświetlimy dane miejsce, na przykład dany klip, i otworzymy inspektora z prawej strony na górze, to tutaj możemy bardzo e, szczegółowe zmiany wprowadzić. Na przykład Zoom. Powiększyć obraz. To jest jedna rzecz, prawda? Reset resetuje nam całkiem, czyli wracamy do punktu wyjścia. Następnie możemy pozycję zmienić danego klipu. Jak tylko go zaznaczę, Command Z, wrócimy. Teraz zaznacza ten klip i możemy zmienić jego pozycję. Tak. E możemy też go rotować, obrócić. W tym momencie sobie to zresetujemy i szereg zmian można tutaj wprowadzić dokładnie w inspektorze. Zasada jest taka, że najpierw zaznaczamy klip, a później dokonujemy zmian już w samym inspektorze na tym zaznaczeniu. Tak to wygląda. Reset i wracamy do punktu wejścia. Więc to są takie podstawy. Inspektor pomaga nam na dokonanie szczegółowych zmian, jeżeli chodzi o taką edycję. Na osi czasu. To jest bardzo fajna sprawa, dlatego że robimy to dość szybko i faktycznie to działa dość ładnie. Tutaj są oczywiście inne e, też możliwości, tak jak tutaj, jeżeli zmienimy na. E, zaznaczymy sobie na przykład to miejsce Transitions, i tutaj można zapanować nad naszym przejściem, e, jakie mamy tutaj możliwości. Na przykład chciałbym tylko nie jedną sekundę, ale pół sekundy na, na to przejście. Można tutaj e, to określić. Czyli same przejście można też zmieniać w polu efektów, ale dokładnie edytować je. Czyli pole efektów jest po lewej stronie, tak jak mieliśmy tutaj przed chwilą, a edytujemy już dokładnie w inspektorze, który nam się pojawia po stronie prawej, czyli skaczemy z lewej na prawą, ale już widzimy, jak to wygląda. I teraz następna rzecz bardzo ciekawa to są napisy. One też są w polu efekty. Zobaczcie jeszcze raz. Inspektora za, zamkniemy na razie, żeby była jak najprostsza ta forma. Efekty mamy tutaj. I tutaj są titles, czyli napisy. Low effect to jest jedna trzecia dolna. Middle, low Effect to jest w środku i po prawej right. Mamy też możliwość zrobienia napisów końcowych, ale Basic Title to jest to, co będziemy tutaj mieli. Tak? To jest Basic Title i teraz zastanawiamy się, bo mamy wprowadzony ten Basic Title, co dalej? Otóż zaznaczamy sobie to pole napisu, przechodzimy do Inspektora i tutaj już możemy zrobić sobie przykładowy napis. Tak? Można edytować e, też e, czcionkę, kolor rozmiar, jak widać, jego pozycje, tracking, także tych możliwości są dużo, bardzo dużo jest i faktycznie, jeżeli chodzi o Vinciego to ma rewelacyjne te sprawy, tylko trzeba się wdrożyć i trzeba bardzo cierpliwie do tego podchodzić. W każdym razie, jak spojrzymy już, a może dajmy tutaj jakiś napis typu yy, ujęcia z Częstochowy, tak, i to wygląda w miarę ok, będzie bardzo krótki napis, tak jak teraz. I to co chciałbym zrobić, to już odtworzyć powoli cały nasz klip. On by wyglądał tak na razie nie będzie żadnej edycji. Dźwięk jest też jeszcze nie dostrojony. Można delikatnie zdjąć jego poziom. Ja tutaj dam troszeczkę głośniej i zobaczymy sobie, jakby ten klip nasz wyglądał. Staram się na co dzień latać dronami, sprawia mi to niezwykłą przyjemność. No i słuchajcie, i to jest to, co chciałem zrobić w tym tutorialu na początku. Oczywiście tych opcji jest mnóstwo, ale żeby. A nie zagęszczać wam tematu. Parę dodatkowych funkcji, spraw dotyczących Resolve. Oczywiście tego jest naprawdę dużo i my tutaj krople w morzu poruszamy, ale jeżeli chodzi o podstawowe funkcje, można też je wykonywać na kilka sposobów. Na przykład, przełączenie pomiędzy trim a arrow, czyli strzałką, możemy wykonać też poprzez przyciski A i T. A, T. Jeżeli mamy strzałeczkę, zaznaczamy i głównie zaznaczamy, możemy też oczywiście przeciągnąć i przyciąć dany klip. W zależności od tego, jaką postać on nam prezentuje, tak możemy go przycinać albo a, przeciągać i powiększać. To, co jest charakterystyczne, jeżeli ten zderzak ma kolor czerwony, to znaczy, że jesteśmy na końcu lub na początku klipu, nie możemy go rozszerzyć bardziej. A jeżeli ma kolor zielony, to jak najbardziej możemy go przeciągnąć w daną stronę. Jeżeli mamy aktywny tryb e, T, trim, to w tym momencie można też przeciągnąć to, co chcemy pokazać. Zobacz, co się dzieje, że możemy wybrać inny fragment, tak naprawdę, do pokazania. W tym klipie, w tym naszym fragmencie. Wtedy zaczynamy na przykład w tych alejach już tutaj z samochodem, ale jeżeli nam się to nie podoba, to możemy popchnąć go do tyłu, czy też do przodu i widać tu dokładnie, który fragment będzie przeważał. Na przykład pokażemy począwszy od tych latarni. Tak, Bardzo wygodna funkcja. To, o czym już jeszcze mówiłem, to jest blade, tak, czyli. Przycinanie klipów. Bardzo łatwa sprawa. Powiększanie i pomniejszanie, ale to, o czym chciałbym powiedzieć teraz, to jest bardzo fajna rzecz, a mianowicie, jeżeli wejdziemy sobie do menu DaVinci Resolve, to mamy tutaj Keyboard Customization. I ja zrobiłem sobie taką prostą funkcję, a mianowicie mamy I e, i e OUT, czyli Rezerwuję sobie daną przestrzeń z danego klipu do, nas do naszego, czyli zaznaczam i jako wejście i out jako wyjście, ale też e, sobie znalazłem literkę p, która jest następna i mamy tutaj append to the end of timeline a, przypisałem sobie do p dokładnie a, tę funkcję czyli przerzuca nam klip czy wrzuca nam klip na koniec osi czasu teraz zobaczmy jak to wygląda Zamkniemy. dajmy na to że chciałbym wrzucić jeszcze klip ten kliknę na niego dwa razy i teraz chciałbym wrzucić sobie ten fragment powiedzmy stąd i Out I teraz zaznaczam P. I zobaczcie, że dokładnie w ten sposób można bardzo szybko dany fragment klipu wrzucić na oś czasu. Jeszcze raz to pokażę. I, OUT, P. I jest na końcu. I jeszcze jeden króciutki. I, OUT, czyli O, P. Mamy to. I w ten sposób można bardzo łatwo też edytować. Takich funkcji jest bardzo dużo w DaVinci, i to jest właśnie piękne w nim, bo dzięki temu jesteśmy w stanie, jeżeli ogarniemy go i przypiszemy sobie, zdefiniujemy sami funkcję, możemy bardzo szybko docelowo edytować. I to jest między innymi też powód do tego, czy ku temu, że zmieniam edytor z Final Cut Pro na DaVinci Resolve. Słuchajcie, to jest to, co przygotowałem dla was na dzisiaj. Ja tego programu też się uczę, bo przechodzę z Final Cut Pro, ale widać było po paru skrótach i po paru funkcjach, że warto taki wysiłek poczynić. Także nie jesteście sami, czy nie jesteś sam, sama, bo ja też w tym procesie jestem. Na bieżąco będę się dzielił informacjami, i swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o naukę DaVinci Resolve 18. Dajcie znać w komentarzu, jakie zagadnienia poruszyć. Zajm Zajmujemy się tematami dla początkujących, bo wiadomo, że od czegoś trzeba wyjść, ale z czasem będzie można oczywiście przejść do bardziej zaawansowanych funkcji. Dzięki za uwagę. Pozostaje mi tylko zaprosić na efekt końcowy, i widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć! Staram się na co dzień latać dronami, sprawia mi to niezwykłą przyjemność. Mam w tej chwili około 20 dronów, ale cały czas rozwijam swoją flotę i też staram się uczyć nowych rzeczy, opanowywać zarówno budowę, pilotaż. Produkcje wideo, postprodukcje, umiejętności sprzedażowe, interpersonalne. Jest to naprawdę takie zajęcie, które w sobie łączy wiele cech, od lutowania i majsterkowania, aż po umiejętności sprzedażowe. Fantastyczne hobby, które staje się również pasją z czasem, ale też dla wielu sposobem na zarabianie. Musisz spróbować tego koniecznie.